Mamy zwycięzcę! Mamy zwycięzcę! Yeah. Mamy zwycięzcę! Wraz z marką Lech przeprowadzaliśmy rekrutację do Gaia Hornby Records, Gaia Hornby X Lech Talent Draft. A do wygrania było? 10 tysięcy złotych. Występ na Lech Polish Hip Hop Festival. Wzięcie udziału we vlogach, nagranie piosenki, teledysku i możliwość podpisania kontraktu. Tak, więc nagrody były super. Zresztą wy też możecie różne nagrody muzyczne wygrać, muzyczne koszulki, głośniki, ale więcej na lech.pl. A my teraz poznamy zwycięzcę. Siema. Siemka. Cześć. Cześć. Cześć, Soczy. Jak się czujesz? W porządku. Super, fajnie, że jesteś. To co, wypuścimy? Tak. Piosenek? Mocne pancze, duma, twardy pancerz, duma, ciągle walczę, co ma się nie udać, jak Nebula, fula, tak otwieram palę skóra, ze mną skład, paw, chmura, jak Nebula, twój gang, chcę tak bujać, no akura, buja w obłokach, a nie chuj. Jeszcze raz? To było strojone jakoś? Miksowane, masterowane? Nie, mówię o swoim nie głosie. Nie było strojone. Nie było strojone, ale to fajnie jest osadzone przez bicie na maksa. No to co, może byśmy porobili po prostu już. Chowam twarz i chcę, żeby znały swój wiek. Psy na ogonie to problem, kręcę tylko pasji i głowę. Toczy się fortuna kołem, czarne, czerwone, nadaje 100%. 10 koła na stole biorę, a gra dalej toczy się o fen. Że to jest tak wysoko, nie i mocno. To będzie krzyczane, tylko że w tym momencie ja bym chciał tak jak było w tym przykładowym bicie, nie? Bo ja zawsze tak robię, że najpierw mam podkład, a później jakby do tego rytmikę robię, a później słowa, więc na początku piszę jakieś banialuki i później to edytuję, nie? I myślę, że tam powinien być taki blackout właśnie, nie? Mam zielone światło, nie płacz! Nie płacz, jak stawiałeś na fiasko dla bliskich! W burzy chcę być latarnią, pierścień na palcu widzę, a wychodzę z draftu. Wiesz co, bo ja w ogóle zawsze patrzę na całokształt, nie? Bo jest na przykład wiele ludzi, którzy bardzo po prostu fajnie śpiewają, ale tylko śpiewają. A wydaje mi się, że teraz są takie czasy, że po prostu ci artyści muszą też dużo więcej robić niż tylko jazz śpiewać. Tylko jakby generować te treści i audio i wideo w jakimś sensie. No i na przykład to, że Soczy on jest ciekawy jak na wielu poziomach, nie? Że to jest fajna muzyka, on po prostu fajnie wygląda, więc się tym przyciąga, fajnie się rusza, ma jakąś zajawkę w ogóle oprócz tego rapowania, więc jest ciekawe wszystko. Chowam twarzy, chcę, żeby znały sunie, będzie się działo. Ostatni tak, ty wchodzisz. Nie, chowam twarzy, chcę, żeby znały sunie. Psy na ogonie, kręcę tylko pasy i pigułę. Toczy się fortuna kołem, czarne, czerwone, frenzy. 10 koła na stole jest moje, a gra dalej toczy się o fame. Będzie dobrze, co? Będzie dobrze? Szefie, będzie dobrze? Będzie dobrze. Jest, nie? Będzie dobrze. Mam zielone światło, nie płacz, nie płacz, jak stawiałeś na piasko, na bliskich w burzy, chcę być latarnią, pierścień na palcu widzę, a wychodzę z draftu, mam zielone. Co? Wolno czy szybko? Szybko. Autostrada czy droga krajowa? Autostrada. Grill czy trap? Grill. East Side czy West Side? East Side. Warszawa czy Trójmiasto? Trójmiasto. Woda gazowana czy niegazowana? Niegazowana. Cyfra czy analog? Cyfra. Rap czy taniec? Rap. Winyl czy wave? Wave. Tak czy nie? Tak. Generalnie no, artyści są bardzo różni. Oni jak przychodzą do studia, no to trzeba to jakoś rozbroić, nie? Trzeba się jakoś dotrzeć, dogadać. No i co powiem? Powiem to, że nie zawsze też się uda, tak? Bo to też nie... To jest na tyle delikatna materia, że po prostu no, nie każdy układ gwiezdny zadziała, nie? Więc czasem po prostu się nie uda. No ale dzisiaj się udaje na szczęście. Mam zielone
Światło, nie płacz. Nie płacz jak stawiałeś na fiasko dla bliskich. W burzy chcę być latarnią. Pierścień na palcu widzę, a wychodzę z draftu. Mam zielone. Światło, nie płacz. Nie płacz jak stawiałeś na fiasko dla bliskich. W burzy chcę być latarnią. Pierścień na palcu widzę, a wychodzę z draftu. Jakie było twoje pierwsze wspomnienie z rapem? To było na Melanżu, Cytrując Klasyk, chłopakami z GMF-u, to jest moja ukochana grupa. Zaczęliśmy sobie freestylować po prostu, tak, na spontanie. No to były jakieś banialuki, ale... Ale ty brałeś udział w tych bitwach freestylowych? Raz wziąłem udział, mam nadzieję, że to nigdzie nigdy nie wypłynie. Musiałeś zapytać, żeby zobaczyć. Nie, to jakby, jeśli chodzi o ten freestyle, to jest... jakaś totalna głupota, więc nawet mnie nie namówicie na to, żebym coś tu zafreestylował, bo to, no to będzie jakiś blamasz, ale no tak, sobie umilaliśmy w ten sposób czasem.